Za głośno było, prawda? Dobra. Obie screen being charged using. Okay. Yeah, I'm up. Jakiś oby telefon. Simon Jarrett? Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Yeah. Idziemy sobie przeskanować mózg. Bad dream. Are we still on for today? Yeah. That's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry. I got it somewhere. Okay. Nie no, jeżeli horror zaczyna się od tego, żebym przeskanował mózg, to nie jest dobrze. Okay. See you soon. No patrzcie, mam listwę. Bardzo słusznie, trzeba korzystać z listwy przepięciowej. Dobra. Ale mam sensitivity chyba. No nie, no takie CS-owe dość. Może będzie spoko. Dobra. Hey Simon, it's Jesse. You working this weekend or what? I knew there was something you were doing. Was it this weekend or next? Anywho, just shoot me a mail or something. Ten alien ma penisa. To jest alien, chyba, nie? I swear, that guy is the memory of a goldfish. Myślę, że to Oscar, a to jest jakiś kurczę... Nagroda aktorska dla aliena jakiegoś z innej planety, który ma siusiaka na wierzchu. O, mogę sobie to ten... Mogę sobie rzucić. Kurde, zawsze się... Czy to zawsze staje... O nie! Nie, no, musi być porządek. A możemy sobie zrotować obiekt. Zrobimy, postawimy tutaj, żeby było ładnie. Nie, tam jest ewidentnie siusiak, no. Postawimy go tyłem. Nie, no nie to! Dobra, muszę na razie opanować przyciski. O, wszystko już czaję. Kurde, no. Cholera jasna, no. Nienawidzę trzymać porządku. Idę stąd. To mogę wszystko rozwalić, ale super, patrzcie. Aparat. Dam za niego 1500 zł. Dobrze. Książka. I pendrive tu jest. Coś czuję, że ten pendrive będzie bardzo przydatny. Włożę go do sobie do laptopa. Nie, no ten pendrive jest jakiś kurde gigant, no przecież gdzie mam to włożyć, w jakie gniazdo mam to włożyć? To jest niemożliwe. O rany, patrzcie, mam tu jakieś maile. simonjarrett@email.net. Nie no, mam dobrego e-maila. simonjarrett@email.net. Dobrze, że nie, simonjarrett@. Inbox. New prescription, draft, salary it off. A to muszę sobie wysłać to na przykład. Oh, I forgot to hit send. Send email, nie będziemy tego czytać. Kto w ogóle czyta maile, które wysyła, nie? Better late than never. To jest chyba Photoshop, który nazywa się XZ. Nie mogę tutaj klikać. Komputer mi się zawiesił. Nie no, super. Idziemy stąd. Czy mi tutaj świeciło mi się coś? Used to rotate. O nie! Chyba sobie usmażyłem głowę na tym słońcu. A to wygląda, ten notatnik to wygląda jak drewno. Jak deska to wygląda troszeczkę. Okej, okay. Tu jeszcze coś jest. Get well soon, love. A no bo widzicie, bo ja miałem... A bo mi się to... Słuchajcie, nie, bo ten koszmar to chyba był mój wypadek. Tak mi się wydaje. I ja faktycznie byłem w szpitalu. Tak myślę, wiecie? O, lampeczkę mogę zapalić. Nie, no, widzę, że mam talent jednak do fotografowania. Jak ja gram w gry, to zawsze jestem chyba strasznie nudny, co? Bo wszystko sprawdzam 10 tysięcy lat i w ogóle. Jakie ładne zdjęcie. A i tu jeszcze plaża. Nie, kompletnie nie mam talentu do fotografowania, jak się okazuje, słuchajcie. Zły kadr w ogóle, ten ptaszek ładnie złapany tutaj, ale... Ale tak generalnie to bardzo słabo. Bardzo słabo. A tu jeszcze jakaś notatka? Tego nie mogę przeczytać. Dobra. Uuu, może będziemy jakiś PlayStation. O, jakaś książka jeszcze. Mapping Minds. A, widzicie. Chciałem sobie poczytać o mózgu. Jakiś film? Massive Recoil. John Hugh is a corrupt cop, czyli skorumpowana glina pracujący w Hongkongu. Jego życie odwraca się do góry nogami, kiedy poznaje Amber. To tajemniczy... Tajemnicza pani z zagranicy, która była więźniem chyba mafii, jakiś triad po prostu, triady. Get ready to go rogue. No cóż, brzmi dość schematycznie. Pizza! No nie mogę jej wyciągnąć, bo już nie jest jadliwa.
kubek. O kurde, patrzcie, nie, to był strzał w dziesiątkę. Kubkiem otworzyłem, szafkę otworzyłem. Czy takie rzeczy potrafi robić? Garnek na garnku, sprytnie. Możemy to włączyć? Kurczę, ale fajne, bo jest dużo opcji interakcji. Zmywanie naczyń. A wiecie, jak Paminka mi każe zmywać naczynia, wiecie co ja robię? Patrzcie, co ja robię wtedy. Paminka myśli, że ja pozmywam naczynia. Kurde, jak to się otwiera, o. A ja wtedy brudne naczynia biorę, tak? O. Czyste! Sprytnie, prawda? Symulator Izaka, dokładnie tak, słuchajcie. Ja się po prostu czuję jak u siebie w domu w tym momencie, naprawdę. Dobra, musimy znaleźć ten tan. Ludu, pizza. To jeszcze jedna pizza. Ale same junk food. W ogóle co ja jem? Co to w ogóle jest? Do świata muszę podejść. No to jest spaghetti. Spaghetti! Huh? Już nic z tego nie będzie chyba. A co to jest to? Czemu trzymam pusty kubek w lodówce? Pusty koło kubka jest miejsce w śmieciach. Ale byłem blisko. Kurde. O cholera. No nie, spadł mi tam kubek. Spadł mi tam kubek. Jest, uwolniłem go. No, wyrzucone. Zamykam lodówkę, robiłem porządki w lodówce. Nie, słuchajcie, ja myślałem, że to będzie horror, a ja się tutaj bawię doskonale. O Jezu. O nie, zrobiłem dziurę w lodówce. No to Paulinka nie będzie zachwycona. Przepraszam, Paulinka. No nie, no cholera, nie mogę z tym nic zrobić. To jest nowoczesny magnes na lodówkę. Powiem, że to jest magnes. Ciekawe, czy mogę coś na tym położyć. Nie. W ogóle co to w ogóle jest? Czy mam jakiś mózg? Co to w ogóle jest? Cholera jasna. Nie wiem co to jest. Dobra, szukamy tego, bo musimy znaleźć. Walam się w głowę. Nie, zawsze bym trochę głupi jednak. Kurde, otwiera tu szafkę. Ciekawe, czy się zbije szklanka. Nie, to jest takie nowoczesne, nie bijące się, nie tłukące się szklanki. Co to jest to? Chyba numer na pizzę. Mogę dołączyć ten? O, mikrofalówka. O kurde, mogę sobie zrobić coś z żarcia może. Teraz mi się przypomniały czasy studenckie. Zamknę do końca i... O, ja chcę kliknąć tutaj teraz coś. Nie, jestem za głupi, żeby włączyć mikrofalówkę. Mogę otworzyć i zamknąć, ale niestety nic więcej. Dobra, przeszukamy sobie szufladę. O kurde, jakie mam okularki. To jest kosa? Kurde. O, to mi się wychylasz się. Szczoteczka zębów? Trzymam szczoteczkę zębów u siebie w szufladzie? Długopis. Okej, zamykamy. Druga szuflada. Co to jest to? A, zapalniczka. Teraz taka duża. Hooked. O kurde, chyba lubię horrory czytać. Dobra, zasuwamy to, bo ja myślę, że każdy by już chciał, żebym poruszył się dalej chyba, co? Troszeczkę. Ja wiem, ja jestem strasznie, słuchajcie... Ja strasznie się ciągam, jeżeli takie rzeczy. Ale muszę znaleźć ten cholerny ten. Jest łazienka chyba, nie? To jest szuflada. Ekonomia, tutaj co to jest? O, patrzcie, widzicie? View text using... Aha, bo tak sobie można to przeczytać. A widzicie? Jakieś dziecko wybiegło na czerwonym świetle. A to kobieta kierowała, nie? Her children. Nie, to jej dzieci. Aha, i widzicie, według gazety mam już ten, trwałe uszkodzenia. Kurde, to niedobrze. Co się stało? Co to jest to? Piórnik. Ups.
Szału nie ma. Okej. Okay. Pewnie w toalecie zostawiamy sobie ten. Spuścimy deskę, bo tak się robi podobno, nie? Ja nie wiem. O Jezu, potrąciłem to niechcący to było. O, to jest chyba to. There it is. Wiedziałem. Muszę to wypić. Nie no, siłownia się przydała, mogę trąciąć butelkę. Piję to? Gdzie są moje nogi? Gdzie są moje nogi? Już działa. Jest jakiś narkotyk. O, ty też masz szczoteczkę. I to jest do obcinania paznokci. Kiedy jest duże w ogóle. Kurde, mam chyba stopy dinozaura. O kurde, prawie wpadło. Było blisko. Ups! Nie, dobra, bez takich zabaw, bez przesady. To nie u mnie na kanale, to u kogoś innego. Dobra, zamykamy szafkę, bo jesteśmy bardzo porządnymi ludźmi, a przynajmniej w grach komputerowych. Nie, no jasne, oczywiście. Mogę pójść jako brudas do lekarza. Przy lekarza przecież tylko się rozbieram generalnie, jestem goły i jak śmierdzę, to lekarz się w ogóle tym na pewno nie będzie przejmował. Lepiej się umyć dokładnie, jak wrócę od lekarza, na pewno. Dobra, dołożymy ten aparat na półkę. I chyba możemy w sumie już iść. A to szkoda, że nie włączyłem wcześniej światła, w sumie nie padłem na to. Szkoda. Dobra. Izek Suchar. Nie no tak, słuchajcie, moje poczucie humoru nie zna granic, absolutnie. Kurczę, aż mi głupio iść tutaj w sumie. Koszula jakaś. Czemu ona się nie rozkłada? Nie mogę jej dookoła obrócić. W ogóle co się z nią dzieje? Słuchajcie, ona jest tak perfekcyjnie złożona, że ona w ogóle nie może się rozłożyć. To są czary. Ja też chcę tak umieć składać koszulę. Dobra, niech sobie tam leży. Kurtkę nie biorę, ciepło chyba jest. O, to jest jakiś włącznik. Nie mogę go nacisnąć, bez sensu. O, klucze biorę. A poczta jeszcze jest. I nie mogę jej sprawdzić. Nie wiem, poczta jest tylko po to, żeby sobie leżeć i nikt nie czyta maili ani poczty. Otworzyłem lodówkę i nie zamknąłem, no nie. To Polinka będzie wściekła. I mleko też zasuwamy do lodówki. No, może leżeć nierówno, drugie też. Drugie sobie mamy tutaj. Dobra, położymy je. I zamykamy lodówkę. Polinka będzie zła i tu w sumie zobaczymy, co tam jest w środku jeszcze. O kurczę, jakie ciekawości. Sztućce. Tam nic nie ma. Też nic nie ma. Tam już zostawiłem brudne naczynia, nie? To musi być zamknięte i to też trzeba zamknąć. Bo zostawimy w domu porządek. Wspaniale. Okej, i chyba wszystko. Ten komputer bym zgasił w sumie, ale już nie ma trudno. A, tu mogę sobie... Wow, jak pięknie. Czy ja mam otwarte okno? Sprawdźmy. Oj. To nie był rzut. Już kurde, no. Nie, ten mój aparat to chyba jednak. No i tak nie potrafię robić zdjęć. Zobaczcie, jakie to zdjęcie. No, zrobiłem zdjęcie czerwonych świateł. No, to świetnie. A tutaj moja kawa. Nie, to jestem, słuchajcie, chyba nowoczesnym instagramowiczem jednak. Znaczy, starodawnym, bo... No, piękne zdjęcie. Owad, który... Jakiś żuk, który wisi na kijku. Idę stąd. Idziemy dalej. Idę, dobrze. Gram przecież, gram. Boże, to był tylko wstęp. To był tylko wstęp i chciałem poznać dobrze movement. Chciałem się zaznajomić z grą. Czemu, jak kurde mam takie wolne miejsca, to czemu siedzę obok tego pana i naprzeciwko tego pana, a nie siedzę sobie tam? O tam. Wytłumaczcie mi tam. Czemu nie siadam sobie tam? Ej. Jaką masz rangę, gościu? Answer, ignore. Nie no, odbieramy. Jesse. Hey, Simon. I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. I should be able to come to the store after the scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris help me out. Maddie, no, znowu Matt jest, słuchajcie. Jedziemy. O, kolejna jakaś dziewczyna. That's Ashley's job. Yeah, well, you know. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Właśnie, muszę uważać, żeby mi znowu lew nie wypadł w metrze. Bo zaraz to nie powiedzę, proszę pani. Ale mam nogi, słuchajcie. Dying thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. Dobrze, mam przyjaciół. O,
A ten koleś to chyba Virtus w ogóle na meczu, bo widzę, że ma minę taką, taką wiecie. Co się stało? To było w grze, czy to w moim pokoju coś pierdło? A, nie, to jednak w grze. Okej. Dobrze, gabinet, tak gabinet. Dr. Munchie? To wygląda jakby tutaj nie było pana doktora Munchie. Zapalimy światło. Where is everyone? Thought this place would be busy. Ten obraz jest dość niepokojący, bym powiedział szczerze. Doktor Munchie, ten telewizor jest ustawiony bokiem. Coś tutaj nie gra, słuchajcie. Coś mi tu naprawdę nie gra. Odsłonimy sobie wszystkie zasłonki. Czy my jesteśmy w Kanadzie? Tak to wygląda, nie? Czy to jest Toronto? Kurde, może pękniemy jakiegoś matchmakinga przy okazji. Spadniemy z rangi tej sekretarce. O kurczę, to jest coś się dzieje. Sprawdzimy, co się dzieje. Coś tu się dzieje dobrego. Interesting. Coś się dzieje. Ojej, nie tak. Jakieś kartki. O kurde, jak jestem silny. Bez kitu. Z shiftem się biega standardowo. O, ale fajnie, bąbelki poszły. O kurczę, muszę tutaj znaleźć kod. Halo? This is the place, right? Nie, dobra, trzeba znaleźć kod. Pewnie na komputerze gdzieś będzie. A jednak nie. Let's just call Munchie real quick. Zadzwonimy do pana Munchie. Got his phone turned off. O, czyli widzicie. I can figure this out. Na pewno. O kurde, patrzcie. Czy tam możemy wejść sobie na górę? Jest jakieś strasznie dźwięki odskoków. ZQ8? Co to znaczy? ZQ8? Co to znaczy ZQ8? Czy to był jakiś błąd gry, czy co się stało? Dobra, nie, informacja musi być na komputerze, co się stało. Na 100% na komputerze musi być jakieś info. Gdzieś to musi być. We are locked out. Ja gdzieś czegoś nie doczytałem. Sakujemy im komputer. Jestem hardcorem w końcu. Kod do paki wpisuj. 019. No dzięki za pomoc. Widzowie zawsze na propsie. To jeszcze szuflady. O! 2501. Patrzcie, tu jest coś. Projector Technik. Coś tu jest. 2501. Zapamiętajcie jakby coś. To jest ołówek? O, nie zniknął. 2501. Pendrive. Ech. No nic nie działa. Put your scalpel away, the brain can heal itself. A widzicie? A to jest, słuchajcie, niesamowite. Ale naprawdę, w ogóle mózg człowieka, no nie, to jest taki organ, który ma niesamowite zdolności regeneracyjne. Dlatego nawet ludzie, którzy są w śpiączce przez lata, po jakimś czasie mogą się na to budzić, bo po prostu mózg sobie wytworzy pewne połączenia właśnie nerwowe i może się zregenerować. Znaczy w sensie, wiecie, nawet jeżeli mózg jest bardzo mocno uszkodzony, to zawsze mózg znajdzie prędzej czy później drogę. Znaczy nie zawsze, ale generalnie potrafię takie rzeczy robić. 2501. A, widzicie? Porobieni. O kurde, słuchajcie, dostałem podpowiedź, żeby z shiftem biegać. To super, że w takim momencie dostałem taką podpowiedź. Zamknięte. Zamknięte. Apteczka. Nie, no, apteczka to by się przydała. Kurczę, zawiasy rozwalone. No nie mogę. To za drzwi otwarte. Ja, słuchajcie, czuję, że... O, tu jest drzwi. O kurde, jak to wygląda? O, tam jest doktor Munchie. Zamkniemy. Mieszka tu jeszcze nie ma. Zobaczymy, co jest w tym pokoju najpierw. O, to jest serwerownia.
O kurczę, blade. Jakaś płyta główna. Super. O kurczę. Mam nadzieję, że nic nie popsułem. Monitory. Nervous system, brain. Numer po kolei. Tu jaki ten ekran śmieszny. Jaka strzykawka, nie. Jeżeli ten lekarz będzie chciał do mnie przyjść, to ja go schowam, cholera jasna. Tam jej kurde na pewno nie znajdzie. Nie ma żadnych szans, nie? A to jest tylko picie. Weźmy to ze sobą. A tam można to wysuwać do szuflady? Można. O kurde. Co to jest? Nie wiem, co to jest. Znowu pendrive, którego nie mogę użyć. Toronto Daily. Wezmę sobie tą... Nie mogę tego podnieść. No nie mogę tego podnieść, ewidentnie nie mogę tego podnieść. Będziemy miłym pacjentem i weźmiemy... To by się samo zamknęło, cholera jasna. Weźmiemy panu doktorowi sok. No i wypadł mi z ręki. Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me, right? A to nawet nie jest doktor, słuchajcie. Is this part of your thesis work? Yeah, it's a study I'm doing with my colleague. No, to jest dobry student, tak się okazuje. We hope to design a better way to work with brain reconstruction to help people like you. No pewnie, ze studentem na jakiejś imprezie po pijaku sobie wymyślili sposób na ratowanie ludzkich mózgów. Great. Well, we can start whenever you're ready. Super. Nie, bo ja ci wziąłem prezent. Ten sok, coś się z nim stało. Ten sok gdzieś się turle, ja nie wiem gdzie. Boże, jaka schiza. Co ja zrobiłem najlepszego? Klawiatura, jakaś słaba. Ale człowieku... Please, have a seat. Myszka bez podkładki? Jak ty chcesz w CS-a grać, stary? Nie, to w ogóle... No, stary, bez sensu kompletnie, nie? Nie wiem, masz jakieś książki chociaż, żeby można było coś położyć tą myszkę na... Nie wiem. I co to jest za myszka w ogóle? Ona nawet laseru nie ma, stary, w ogóle, jak ty chcesz rangę wbić, człowieku, weź to, schow. Just have a seat. Odbiło mu się od siusiaka i padło do serwery. Tego się nawet ja nie spodziewałem. Dobra, wsiadamy, koniec tego dobrego. Zróbmy z tego horror, dobra? Nie, dobra, jeszcze nie teraz, jeszcze spokojnie możemy się pośmiać troszeczkę, póki jest na to czas i wszyscy jesteśmy dobry. O Boże! Nie no, gdzie? I tak powstał Darth Vader. Wspaniale. All right. Let me just get this out of the way. Homer. You are Simon Jarrett, correct? Right. From Canada, Munchie. Born 1988, July 16. Right. On jest starszy, znaczy młodszy ode mnie jest. Jezus Maria. Jestem tak stary, że bohaterowie gier są młodsi ode mnie. To już jest straszne. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. That's so. Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. Yeah. Kurczę, kurczę, blady. No i flashbang. Tu pad mi wibruje, kurde, tu pad mi wibruje, cholera. Czemu mi pad wibruje? What happened? Ale ja padem bez, że mogę sterować, dlatego kurde mi coś wibruje, zresztą jakieś takie pierdnięcie. Myślałem, że to w grze, a to mój pad. Hello? No i właśnie, chyba to jest moment właśnie, żeby... Jezus Maryja, no to nie, no super po prostu. This isn't funny. Co to jest? To jest czerwone. Nie, no to nie jest najlepszy dowcip. Gdzie ja jestem? This is kind of stressing me out. What the? Ak? How did I get here? Co się stało ze mną? I zobaczcie w sumie też coś, że tutaj są. Jest 6 kombinezonów i dwóch nie ma. Stand clear. No nie działa. Service console. Insert Omni tool to connect to access, tak? To access.
trzeba coś znaleźć w takim razie tutaj pewnie. Kurczę blade. No tośmy trafili. O kurde, coś się stało. Co to jest to? Chip installer. Kurczę blade. A co to jest właściwie to? To jest jakaś konsola, ale... A to jest... To chyba nie jest to. Kurczę, nie podoba mi się to, szczerze mówiąc. W ogóle mi się to nie podoba. Kurczę, a nie mogę tego wyciągnąć? No nie wyciągnę tego, ewidentnie tego nie wyciągnę. Rozbij szybę. Ale nie wiem jak. A, czekaj, może kurde, może mogę czymś to wrzucić, nie? O kurde, no patrzcie, no. I teraz mogę stąd wyjść, nie? Aha.